Witam wszystkich, tu Gamers Den i gramy w Gwinta, jak zwykle. No i co, dzisiaj jedziemy z koksem, tak jak ostatnio, standardowo, czyli sezonówkę Nilfgaardem i rankingowy, no wiecie czym, no, Skelige, no. Tyle tylko, że tak, coś bym zmienił. Zmieniłbym jedną rzecz w tym wszystkim. W tym double crossie wydaje mi się, że Damien się nie sprawdza tak do końca, bo jest go zbyt łatwo przeciągnąć na drugą stronę. Generalnie w tej sezonówce raczej nie sprawdzają się rzeczy, które mają rozkazy. Raczej bardziej sprawdzają się rzeczy, które robią coś wchodząc od razu do gry, bo wtedy wiem, że mogę to na 100% użyć. Na przykład takiego Damiena muszę postawić najpierw, a potem w następnej turze koleś może mi go przejąć. Wiadomo, jeśli mam więcej niż jedną jednostkę z piątką, z 5 siły, no to będzie go może trudniej przejąć, ale z drugiej strony zawsze jest jakaś szansa. Nawet jeśli będę miał 5 tych jednostek z piątką i gościu wystawi też piątkę, to jest jakaś tam szansa, 20%, że tego Damiena mi zabierze i będzie mógł samemu użyć zdolności swojego przywódcy drugi raz, więc to jest troszkę słabe, tym bardziej, że zdolności przywódcy zwykle są raczej dość dużo dające w grze punktów, więc strata Damiena na rzecz przeciwnika i jeśli on wykorzysta tą zdolność jego, no, może być naprawdę kluczowa i może mi przegrać grę. Do tej pory tego Damiena udało mi się użyć tylko raz w tym wszystkim, żeby mi go przeciwnik nie przejął. Więc myślę sobie o tym, że być może zamiast Damiena wypadałoby ściągnąć coś innego. Z 11 mamy na przykład do wyboru, nie wiem, Geralta Igni albo nawet tego typka, który niszczy wrogą jednostkę ze statusem. A mamy na przykład Egana, który potrafi blokować jednostki, więc to też można użyć w jakimś kombie. No rozkaz w Saski też nie bardzo. Triss ewentualnie. Brązowa karta specjalna stali początkowej jednego z graczy. No Triss byłaby, myślę, spoko, tym bardziej, że... O, możemy to nawet spokojnie już teraz wymienić na Triss. Tym bardziej, że tak, Triss wchodzi z 4, więc przejmuje mi gościa, który ma 4 siły też i do tego tworzy kartę specjalną brązową stali jednego z graczy, czyli na przykład może mi stworzyć poselstwo, którym mogę zagrać brązową kartę z frakcji przeciwnika i przejąć mu jeszcze drugą jednostkę, więc mogę mu przejąć 2 jednostki w jednej turze, zagrywając też 2 jednostki samemu, co daje mi duże tempo generalnie. No i nie mówiąc już o tym, że oczywiście boostuje mi to też wszystkie asymilacje. Więc być może tak zróbmy, zagramy z wersją Triss, może to będzie lepsze. No i co, zagramy sobie najpierw sezonówkę, myślę, a potem polecimy Skeligę i zobaczymy, czy uda się wygrać w rankingu. Mamy Nilfgaard, no bo w sezonówce Nilfgaard jest chyba najpopularniejszy w tym momencie, więc wcale mnie to nie dziwi, z tym, że oczywiście taktyczną decyzję, bo widzę, że większość ludzi gra raczej taktyczną decyzją. Co ja tu mam? No mam parę asymilacji, tutaj mam też asymilację. Wątpię, żeby on grał scenariusz, więc mogę tego gościa wymienić. Co? Możemy zostawić tak jak jest. Grajmy. Ja zaczynam. No to oczywiście zagramy z portala. Troszkę odchudzania deku, a przy okazji też 2 jednostki z asymilacją. Z trójeczką, więc to... no akurat nie... O, 3 karty, jedną godzin mojego posłannictwa? No dobra. No to my sobie teraz zagramy... myślę, że sobie zagramy agentkę. Tak, zagrajmy agentkę. Moja misja. Wtykać nos w nie swoje sprawy. O to chodzi. No to on też agentkę. No to zrobi dokładnie to samo, co ja poprzednio. Każdy ma jakiś sekret. Wiwat cesarz! Wiwat Nilfgaard! No dobra. To ja teraz zrobię tak. No jest teraz poselstwo. Dwa punkty wrogiej jednostce na rozmieszczeniu. No, to później będzie jak znalazł. Trafiam do celu zawsze, nawet w galopie. Okej. Okay. Straż książęca. Za księżną! Też ma asymilację, więc nie ma problemu. Zrobiłam co mogłam. Okej. Okay. Coś na zębach? No i oczywiście musiało przejąć Glynnis, no bo jak żeby inaczej. I teraz mi jeszcze przejmie drugą kawalerię. Prosta sprawa. Obiecuję, że będę grzeczny. Nie. No to wspaniale. Mamy przegwizdane. Dobra, zagrajmy w takim razie... Czy ja mam jakieś taktyki? No mam jedną, mam dwie taktyki. Czy to będzie szóstka? No dobra, może być w sumie. Siódemka, cholera, nie policzyłem przecież. No dobra, trudno. No już mamy pierwszą rundę w plecy raczej. Chyba że się zdecyduje użyć zdolności przywódcy, co może mi jeszcze pomóc ewentualnie. Zamień siłę dwóch sojuszników. No dobra. Pytał, nie widziałeś mnie. No ja mam 5 kart, on ma 5 kart, także jesteśmy w dupie. Dobra, muszę spasować, bo nie wygram już tej rundy. Za dużo tu jest tych właśnie taktyk, skrytobójstw, turniejów rycerskich. To tak do końca nie popłaca w tej sezonówce. Lepiej jest mieć więcej sojuszników, tak, żeby coś, że tak powiem, wystawić. Żeby wystawiać cały czas... To jest nasza szansa. No, skoro to waliło, to akurat niedobrze. Gwiazdy mówią, że dziś zwyciężysz. No i co teraz? Agentka. Jaśnie pani to się nie spodoba. Następną kartę mi wyrzuci. Ciekawe co to będzie. Pewnie Regis, znając szczęście. Leto nas poprowadzi. Niko. Arturius też w sumie nieźle. Czym mogę ci pomóc? Karta specjalna. No to celstwo. Tak. Klnę się na rękę mej pani! Okej. Ach, nie daj się prosić. Niestety przejął mi wieszczkę z szóstką z kolei. No i zagramy test lojalności. No i mamy matę, no możemy matę wziąć. Tak też zrobimy. Muzyka łagodzi obyczaje. Regis do mnie. Regis rządza krwi z czwóreczką. No dobra. No i to jest właśnie to. On zadaje 4 damage i jeszcze 4 przenosi, a ja mogę ze skrytobójstwem zadać no na przykład 5 damage, czy tam 4 damage turniejem rycerskim, ale to jest tylko 4, nic więcej. Więc tak naprawdę tracę tempo od razu. No ale tak zrobię, no co mam powiedzieć. Kantarella. Będę twoimi oczami, panie. To może zaboleć! Miotacz petard. No i teraz wcale bym się nie zdziwił, gdyby on miał też Regisa i walnął mi to na pierwszy rząd. Dziada. Tak. Będzie wasz mość zadowolony. Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. Nieźle, nieźle. bez litości! Dwie losowe złote karty. Mamy Serrita z piątką i Fiona, który będzie miał siódemkę, jak go zbustujemy, tak? No i siódemkę on tam jakąś ma, więc można by mu przejąć. Więc tak też zróbmy może. Posmakuj nilfgaardskiego żelaza! A nie, on dwójkę przejmuje, no to słabiej. No ale okej, jakieś tam tempo trochę poszło. A tak, bo on po umiejętności rozmieszczenia automatycznie już się rozgrywa ta umiejętność, która jest w sezonówce w tym momencie, czyli przejęcie tego wroga. Czyli zanim on jeszcze dostanie boosta z ostatniego przygotowania, no to już przejmuje kogoś z dwójką. Porządek musi zatriumfować! Ej, bądź tu mądry, no nie? No dobra, zróbmy tak. Jakieś ostatnie słowa? Co też wpadło we mnie. No raczej prawie na pewno ma Regisa, bo widzę, że już tutaj to rozkminił tak, żeby to była jedynka w następnej turze. Mógłbym go skrytobójstwem kropnąć. Zagrajmy przecherę. Wrogiego Wiedźmina, nie ma czegoś takiego. To dudu. Jeśli muszę. Okej. Okay. Zobaczmy. Leci Regis i tu mamy 1, 2, 3, 4. Na piątce się dopiero zatrzyma, także lekko przegwizdane. Nie poleciał jednak. No ale ostatnia runda będzie mega krótka, więc nie wiem, czy Regis mi się przyda do czegoś. Chyba nie, więc zagrywamy Regisa. Cieszę się, że nie straciłeś dawnej przebitki woliści. Okej, no i mamy stratę jednej karty w ostatniej rundzie, która będzie mega krótka, więc raczej jesteśmy w dupie tak zwanej. Nie no, muszę pozmieniać, nie mogę tam mieć tych skrytobójstw i tego dziadostwa, bo to jest... No w tej sezonówce to jest poracha, no. Dobrze, że tych dwóch jest naraz akurat, nie? Nie wiem czemu nie mogłem zmuliganować. Aha, bo nie mam już kart. Dobra, bożo. Tak, że akurat nie trzy mi się dociągnęły. To co? Cesarska wieszczka, nie? Znaki są dziś czytelne. Zatruty miód. No i co? Kogo mam zabić? No, tego sobie wzmocnij go przejmę. Chwała wielkiemu słońcu! Zajebista sprawa. to ja mogę go przejąć. Potwór czy nie, żadna różnica. Ciągle mało. On ma jeszcze 3 karty, dajcie spokój. Dajcie spokój, panie. Wyborne, doprawdy wyborne. No i mi zostaje jakieś pieprzone skrytobójstwo, które mi tak naprawdę nie daje. No i mam 1 punkt przewagi, a on ma jeszcze 2 karty w ręce i 6 punktów na blacie, więc spoko light. Ten deck jest do wszelki. Myślę, że go przerobimy już niebawem. Wyzwanie walentynkowe za to mamy zrobione i jeszcze nam teraz lecimy 4. level wyzwania, to jest artefakty w liczbie 20. No z tym może być problem, bo aż tyle artefaktów to ja raczej nie mam w dekach. Trzeba by było specjalną talię chyba jakąś zrobić. I z sezonu miłości mamy tak, zabij jednostki w liczbie 20 i utwórz jednostki w liczbie 15. Do tworzenia jednostek to jest dobry akurat nie dek, może ten drugi na Skelige, na kruki. Tam się trochę tworzy jednostek. Ukończy zadania podejmując wyzwanie niepowiązane z żadną frakcją. Dobrze. Neutralnych kart jeszcze trzeba zagrać 30. Dobra. To teraz zagramy normalnie rankingowy z Smoczym Snem. Zobaczymy co wyjdzie tutaj. Też Skeligę. Ani kroku wstecz! Ta sama zdolność. No ale to akurat nie dość popularna w Skeligę jest. Co nie znaczy, że to będzie ten sam deck. Dobra, zobaczmy tak. Mamy 2 alchemie, 3 jest jeszcze, czyli Freya jest jeszcze w deku, czyli... No Myszowur nie jest cegłą jeszcze póki co. Zamaszysty cios. Nie mamy żadnego Great Sworda ani nic takiego. A, Smoczy Sen dalej nie przyszedł, niestety. Żaden Greatsword, znaczy się ten... Jak oni się nazywają po polsku? Nie pamiętam. Rembacz. Udalryk. Bogowie nie będą zadowoleni. Bogowie nie będą zadowoleni. No pewnie nie. No mogę wykorzystać Dagura zawsze. No ale przy Udalryku na nienaruszonym jeszcze póki co, który jest na planszy, to raczej Dagur nie przetrwa zbyt długo. Przymierze stali jeszcze. W każdej zbroi znajdzie się szczelina. Także grubo. To Drakkara. Że stali jesteśmy w stanie wyeliminować, jeśli mi Drakkara teraz nie rozwali. Bo tu mamy 7 punktów obrażeń i tu mamy plus 1 za pancerz i byłoby... No ale widzę, że... Mamy do góra, dobra. To już jest niestety za Za duży już ten Dagur, a nie mam też Murgwarga żadnego. Słabo to widzę. Możemy próbować własnym Dagurem, ale nie wiem, czy to coś da. Może jeszcze mieć malignę. Wtedy mi Dagura rozwali, jeśli on będzie jedyny w rzędzie. No, słabo. A, zagrajmy Myszowura. Jeśli trzeba, to pomogę. Pochyl głowę przed modrą Freją. Słuchajcie, słuchajcie! W tej sytuacji to muszę Dagura wystawić, ale nie wiem, czy to coś... Freya! O, ciekawe, że się teraz jego Dagur nie zboostował, jak mój Drakkar dostał 1 damage'a. A poprzednio się boostował. No i kurde. Blokada i reset. Dziękujemy. Teraz momencik. Mamy 12 punktów ma gość przewagi. I 12 punktów jesteśmy w stanie zrobić maligną. Ale to jest równo 12, czyli byłby remis wtedy. Musiałbym użyć zdolności przywódcy, a to no, nie mogę. Czyli pasuje. No tak to zostałbym na remisie z jedną kartą straty, na 3 kartach. W pierwszej rundzie zostałbym na remisie w momencie, gdyby on spasował w tamtej następnej rundzie, a prawdopodobnie tak zrobił. Więc to by było trochę dupiate. Teraz mamy Rembacza. Mamy oszałamiające uderzenie, jeszcze jedno. W zasadzie mamy wszystko, co jest potrzebne. Bo Dagura mamy w grave'ie i możemy go wyciągnąć w każdej chwili. Więc okej, niech tak będzie. Sobie stateczek. To my sobie Rembacza. Raz mój miecz ściął 3 głowy za jednym ciosem. Złota jednostka do wolnej frakcji. A, bestia. No spoko. Teraz by się ewidentnie przydało tego Rembacza przejść do drugiego rzędu. No ale się już nie da. No to obawiam się, że jednak wyższym priorytetem będzie zabicie bestii chyba. Na polu walki musi mieć największą siłę. No to jak Rembacz się będzie boostował, no to ona będzie się też boostowała, więc... Mieliśmy teraz Drakkar łupieżców. No i dobra, mamy po 5 kart. on rzuca ostatnią kartę, czyli mogę użyć Smoczy Sen, jak już będzie trzecią kartą od końca na mojej ręce. Mamy Royal Decree, mamy nawet Rembacza jeszcze jednego, więc całkiem spoko. Co? Skalda możemy wymienić? Nie, nie będziemy wymieniać Skalda, bo Skalda to jest 4, a karta i tak się wymieni, jak w razie czego. Więc okej, niech tak będzie. Możemy od tego zacząć w ogóle. Nie drażnij mnie! No, drugiego Skalda wylosował. No to tego już wrzucimy. Okej. Co my tam możemy chcieć przyzwać? No Rembacza będziemy... Znaczy, byśmy na pewno chcieli przyzwać, tym bardziej jak on tutaj tym Rembaczem będzie nas ewentualnie chciał troszkę przerobić. A, chyba nie. Chyba tak zrobimy. Tylko gryza! To my tak. No dobrze. Zrobimy tak. Dagur. Dawać mi tu sztokwisza! Maligna. Czujecie? Aż po ślina cieknie. I chyba lepiej będzie wyciągnąć przymierze stali Royal Decree jednak. Niż Murgwarga. Bo obawiam się, że on też może mieć Murgwarga, a tego byśmy nie chcieli. Okej. Tak też zrobimy. Mogę tak cały dzień! No i wpadł Dagur, ale zaraz go przestawimy, przestanie działać. Dobra. Ale teraz muszę użyć smoczego snu. To na pewno. No i co się teraz będzie działo? Dzik morski, no dobra. Na bliskie starcie. Okej. To teraz Geralt. Miejmy to za sobą. Ten Dagur już teraz nie działa, bo on działa na bliskim starciu tylko. Za jeden. Okej. Okay. No i dzik morski, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy 20 punktów przewagi, jest dobrze. Mamy ostatnią kartę. Uta. No niestety, to jest za mało. No i mamy to. Udało się wygrać. Głównie dzięki temu, że nie przerąbaliśmy pierwszej rundy. Tak mi się wydaje. I że zaczął grać drugą rundę zamiast drypasować. To też mogło nam pomóc w sumie. No ale dobra. No to tak, jeden mecz się udało przegrać, drugi wygrać, więc nie jest tak źle. Ogólny bilans 50-50. Jak sytuacja wygląda z kluczykami w sezonie miłości? Otóż tutaj nam brakuje 4 jednostek zabitych jeszcze, a tutaj nam brakuje w sumie 15 utworzonych jednostek. No to ja spróbuję coś poza YouTube'em jeszcze zagrać, żeby te, przynajmniej tą jedną stronę tego drzewka puścić dalej, bo punktów na tyle mamy, żeby to popchnąć tylko do następnego przynajmniej... O, 60 złotych kart w dowolnym trybie gry. Ja pierdykam. No, będzie ciężko, ale może się coś uda. Dobra, na dzisiaj kończę, bo ten odcinek i tak już przydługi. Dzięki bardzo i do zobaczenia następnym razem. Cześć!